Witam, z tej strony Adam Atra, to jest drugi odcinek. Zagrajmy w Dragon Ball Burst Limit na konsolę PlayStation 3. No i jak widzicie, jak skończyliśmy w poprzednim odcinku, kontynuujemy nasze zmagania i lecimy z drugą tak jakby misją Piccolo Trump Card. Zobaczymy, co będzie na nas tutaj czekało. Dobra, lecimy tak jak było w poprzednim odcinku na normalu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, oby jak najlepiej. Pewnie będzie to znowu walka z Raditzem, tylko z strony właśnie Piccola, będzie tak przedstawione to właśnie z jego strony. No i tak miałem właśnie rację. Widzimy tutaj ostra pieprzanka między Piccolem a Raditzem. Dobra, czas zacząć walkę. Krótki dialog. Dobra, i walczymy. Trochę już, no może powiem, trochę trenowałem grać w to, ale jeszcze nie jest tak to w ogóle perfekcjonalnie opanowane. Jeszcze się dużo trzeba nauczyć. Najbardziej tu kombosy, bo to są kombosy, kurde, tak jak w tych Dragon Ballach. Dragon Ball Budokai właśnie. Podobnie musimy wszystko tutaj robić tak jak w tamtych grach, czyli wyrzucać przeciwnika, łapać w te pułapki i te inne pierdy, nie? Unikać. Ten właśnie fajny unik zrobiłem. Behind you. I zostałem strzała. Dobra, trzeba szachemu. Piccolo Trump Card Special Bean Canon. Ale niestety tutaj minęliśmy się. Impressive. No tak, zdumiewające. Dobra, pyk, pyk. O, trochę mnie tu. Dobra, aurę. Ło, ho, ho. Tak nie może być, dobra. Mamy go. Dostałem. Mocny cios. No i znowu dostałem, ale mamy Raditza już prawie pokonanego. Jakoś tym Piccolem nie idzie mi za dobrze. Nie wiem, tym Goku mi się lepiej grał. Ale mamy wygraną walkę, KO. Trochę, kurde, mało gadałem, bo nagrywam ten głos na żywo. Jak nagrywam na żywo, to, kurde, jestem bardziej skupiony grą niż kurde, komentowaniem. Ale też mamy koniec właśnie chyba tego chapterka. No tutaj Piccolo wykonuje Special Bean Canon. No i w taki właśnie sposób pokonuje Raditza. No to samo co w poprzednim odcinku, lecz po prostu ze strony Piccola i właśnie z jego perspektywy rozegraliśmy tą fabułę, nie? Tutaj Raditz pada na ziemię po bardzo brutalnym ciosie. No i zobaczmy teraz statystyki. Pewnie znowu B dostanę, jak nie gorzej. O, Z-kę dostałem. No to, o, widzicie. Dostałem Z-kę, czyli bardzo dobrze mi poszło. No to super. To następny Saiyan Ben Enemies from the Soil. No to widzimy się właśnie z tym w następnym odcinku. Nie wiem, takie odcinki krótkie, ale no tak to będzie wyglądało, że chcę właśnie po jednym chapterze na odcinek. To było na tyle. Czekajcie na następne odcinki. No te odcinki będą często, więc dlatego takie krótkie. Trzymajcie się. Cześć.